Polski fundusz Rozwoju poinformował, że zakończył się nabór do pierwszej pilotażowej edycji programu rozwoju technologii podwójnego zastosowania IDA. To drugi program skierowany do sektora obronnego współtworzony przez PFR po organizowanym przez NATO akceleratorze Diana, do którego zgłosiło się 70 podmiotów z Polski. Program IDA skierowany jest wyłącznie do polskich podmiotów i ma na celu akcelerację projektów zarówno firm technologicznych, startupów, jak i dojrzałych spółek w celu wykorzystania stania ich innowacyjnych projektów tworzonych na potrzeby rynku cywilnego dla użytków w sektorze obronnym. W tej edycji do programu zgłosiło się aż 49 podmiotów, z czego do współpracy ze względu na duży potencjał rozwoju zakwalifikowanych zostało 15 z nich. Program tworzony jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Polską Grupą Zbrojeniową, Stocznią Wojenną oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym. Jak wynika z raportu płatności bezgotówkowe w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach wysyłanie e faktur to najczęstsze rozwiązania zwiększające poziom cyfryzacji w prawie dwóch trzecich małych i średnich firm z sektora handlowo-usługowego. Prawie 54% respondentów wymieniło również podpisywanie umów elektronicznych oraz e-podpisy. Około 37% firm korzysta z chmury do przechowywania danych. 32% sprzedaje swoje produkty przez internet, a 15%. 12,6% ma chatbota na swojej stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych. Z kolei najmniej firm 12,6% używa systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 13,6% w ogóle nie korzysta z rozwiązań zwiększających cyfryzację. Jak dodano, w badaniu najczęściej deklarowaną przez przedsiębiorców przyczyną takiej decyzji jest to, że tego nie potrzebują, bądź ich biznes jest zbyt mały. Narodowy Bank Polski poinformował, że wartość transakcji dokonywanych kartami wzrosła o 12,7% kwartał do kwartału, wynosząc na koniec czerwca bieżącego roku 302,2 mld złotych. Liczba wykonywanych kartami transakcji wzrosła w tym czasie o 13,2% kwartał do kwartału. Natomiast wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wyniosła średnio 119,10 zł. Najpopularniejszą kategorią Kategorią kart w Polsce są karty debetowe, które stanowiły 84,2% wszystkich posiadanych kart płatniczych. Ich liczba na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniosła blisko 38 milionów sztuk. Drugą najliczniejszą kategorią kart w Polsce były karty kredytowe, które odpowiadały za 10,9% wszystkich kart. Na koniec czerwca wydanych zostało ich blisko 5 milionów sztuk. NBP podał również, że w analizowanym okresie odnotowano Także wzrost liczby i wartości transakcji kartami płatniczymi dokonanych w internecie. W drugim kwartale bieżącego roku zrealizowano łącznie 64 miliony 800 tysięcy takich transakcji na kwotę wynoszącą blisko 10 miliardów złotych. W trzecim kwartale bieżącego roku odnotowano 87 upadłości podmiotów gospodarczych, o 26,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podał główny urząd statystyczny. Z danych wynika, że wzrost liczby upadłości odnotowano w budownictwie, handlu, naprawie pojazdów samochodowych, informacji i komunikacji oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. Z kolei spadek liczby upadłości wystąpił w usługach oraz zakwaterowaniu i gastronomii. GUS podał również, że liczba rejestracji nowych firm w analizowanym okresie wyniosła 86 179, co oznacza spadek o 8,3% rok do roku. Spadek liczby rejestracji zaobserwowano we wszystkich sektorach. Nowy plan Komisji Europejskiej dotyczący energetyki wiatrowej ma przyspieszyć rozwój tej części sektora. Obecne tempo jest zbyt niskie, aby spełnić cel 42,5% energii ze źródeł odnawialnych już w 2030 roku. W ubiegłym roku w krajach Unii Europejskiej wybudowano łącznie 16 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Ponad 14 GW to instalacje uruchomione w siedmiu krajach Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Holandii, we Włoszech i w Polsce. W nowej strategii Komisja Europejska chce m.in. rozszerzenia możliwości wsparcia produkcji energii wiatrowej w ramach funduszu innowacji oraz dwukrotne zwiększenie budżetu na finansowanie czystych technologii do 1,4 400 milionów euro. Kolejnymi zadaniami są zwiększenie gwarancji zaangażowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego w inwestycje z sektora energetyki wiatrowej, a także przyjęcie planu rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Na koniec ubiegł Roku w krajach Unii łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wyniosła 204,5 GW. Najwięcej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej posiadają Niemcy, Hiszpania i Francja. Polska zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej, posiadając 7,8 GW energii pochodzącej z wiatru. Piątek stacjonujące w Polsce niemieckie systemy obrony przeciwrakietowej Patriot zostaną wycofane, przekazało niemieckie Ministerstwo Obrony. Sprzęt trafił do naszego kraju w styczniu tego roku po wypadku w przewodowie, gdzie 15 listopada 2022 roku na terytorium Polski spadła zbłąkana z Ukrainy rakieta, zabijając dwie osoby. Początkowo sprzęt miał stacjonować w naszym kraju przez 6 miesięcy, jednak na prośbę Warszawy okres ten został przedłużony, ogłaszając Decyzję niemiecki minister obrony stwierdził, że sprzęt spełnił już swoją misję, podziękował także również uczestniczącym w misji żołnierzom.